Listę startową z numerem pierwszym Tomasz Golob, 2 Rafał Dobrucki, 3 Czech Antonin Kasper, 4 Duńczyk Brian Andersen, 5 Sebastian Ułamek, 6 Anglik Josh Green, 7 Australijczyk Shane Parker, 8 Wiesław Jaguś. Z numerem 9 Szwed Henrik Gustafsson, z numerem 10 Michał Robacki w miejsce Romana Jankowskiego, numer 11 Jacek Golob, 12 Szwed Mikael Karlsson, 13 także Szwed Stefan Dano, 14 Piotr Protasiewicz, 15 Robert Sabina i 16 Brian Karger i zawodnicy rezerwowi Łukasz Stanisławski i Robert Umiński. Za moment start do pierwszego wyścigu. Już do taśmy startowej podjechali Tomasz Golob w kasku czerwonym, Rafał Dobrucki w niebieskim, Antonin Kasper w białym, który zastępuje w tym turnieju awizowanego początkowo Andy Smitha, i w kasku żółtym Brian Andersen. A więc bardzo dobra obsada już w tym inauguracyjnym biegu. Można powiedzieć, że spotyka się tutaj dwóch faworytów. Ja myślę o Tomaszu Golobie i Rafale Dobruckim z tego względu, że to oni byli w zeszłym sezonie czołowymi zawodnikami naszej ligi. Tomasz Golob w tym rankingu był na pierwszej pozycji, a Rafał Dobrucki na trzeciej. No ale zobaczymy, jak będzie w tym pierwszym wyścigu, który inauguruje tegoroczny żużlowy sezon. Już ruszyli do walki. Na razie równo cała czwórka. Dobra pozycja Tomasza Goloba. On wychodzi na prowadzenie. Tam po zewnętrznej atakuje go Rafał Dobrucki. Jest dzisiaj szybki zawodnik z Piły. Piękne wejście tej dwójki zawodników. Dobrucki cały czas na kole Goloba, który wywiózł go szeroko. No i to pokrzyżowało szyki Dobruckiemu na tyle, że wykorzystał swoją szansę Brian Andersen, który przesunął się na drugą pozycję. Dobrucki spadł na trzecią i teraz musiał walczyć jeszcze z Antoninem Kasperem, aby ją zachować. A więc na razie wszystko zgodnie z oczekiwaniami. Na prowadzeniu Tomasz Golob, znający przecież bydgoski tor jak własną kieszeń. I tutaj ta znajomość pomogła mu bardzo wydatnie w walce na tym pierwszym okrążeniu z Rafałem Dobruckim. Ale Andersen nie traci dystansu. Dopiero teraz odskoczył Golob na kilka metrów. Dobrucki na trzeciej pozycji, czwarty Kasper. Myślę, że już ciężko będzie tutaj zawodnikom powalczyć o zmianę pozycji, jakie w tej chwili zajmują ostatnie metry. Tomasz Golob zdobywa 3 punkty, Brian Andersen 2. 1 punkt dla Rafała Dobruckiego, ale brawa za ambitną walkę z Tomaszem Golobem i bez punktu Antonin Kasper, który w ostatniej chwili w dzisiejszych zawodach zastąpił awizowanego wcześniej Andy'ego Smitha. A ze mną właśnie ten, proszę Państwa, który od początku walczy bardzo, bardzo poważnie. Rafał, była szansa na zajęcie przynajmniej drugiego miejsca. Tak, rzeczywiście. Zająłem się walką z Tomkiem Golobem zamiast może bronić drugiej pozycji. No ale taki jest sport. Zaryzykowałem, chciałem wyprzedzić Tomka, nie udało się. No i straciłem przez to drugą pozycję. No postaram się lepiej w następnym biegu. Właśnie upewnij mnie jeszcze. Pierwszy wyścig pierwszego poważniejszego turnieju w lice i trzecie miejsce, to jeszcze o niczym nie świadczy, prawda? Nie, jedziemy dalej. To jest zaledwie ułamek tego, co można jeszcze zrobić. Myślę, że strata 2 punktów to nie jest duża strata, a tym bardziej, że stawka wyrównana i na pewno będzie się jeszcze dużo mieszać. Dziękuję Ci bardzo. I zrobił ułamek tego, co mógł zrobić, a na Państwa ekranach ułamek tyle, że Sebastian, zawodnik gdańskiego Wybrzeża i nie tylko, bo Sebastian w tym sezonie podpisał kontrakty aż z 5 klubami w różnych państwach, w różnych ligach. I taka ciekawostka, wczoraj zerknąłem do internetu na jedną ze stron poświęconych sportowi żużlowemu. Tam była sonda na temat tego, kto wygra kryterium masów i proszę sobie wyobrazić, prawie połowa uczestników sondy typuje właśnie Sebastiana Ułamka, a tylko 30% Tomasza Golowa. A to byli kibice z Gdańska na pewno. Być może tak było. Internetowa lista żużlowa bardzo popularna w tym mieście. Nowa jakość w gdańskim żużlu i w tym sezonie jeszcze większe oczekiwania. A więc Sebastian Ułamek w czerwonym kasku, w niebieskim Shane Parker, który będzie startował w barwach bydgoskiej Polonii w tym sezonie. Josh Green pozyskany do tego zespołu, myślę o drużynie z Bydgoszczy także w tym sezonie. I Wiesław Jaguś z Apatora Neti Toruń. Świetny start Jagusia. Zostali obcokrajowcy Jaguś i Ułamek. Oni toczą walkę o pierwszą pozycję. Który z tych żużlowców wyjdzie z niej zwycięsko? Chyba większe szanse w tej chwili ma Jaguś. Ułamek zbyt mocno wyłamał motocykl na drugim wirażu, stracił na prędkości i w tej chwili musi zadowolić się drugą pozycją. A o trzecie miejsce także bardzo piękna walka pomiędzy Josh Greenem w białym kasku i Shane'em Parkerem w niebieskim. Na razie na tej trzeciej pozycji Josh Green. Kontroluje ten wyścig Wiesław Jaguś. Widać, że jest w wysokiej formie od początku sezonu.
w sparingu, jaki drużyna toruńska odbyła w środku tygodnia z Polonią z Bydgoszczy, ale uwaga, bo teraz atak screena na pozycję Ułamka, jeszcze otwarty. Ostatnie okrążenie, screen znany z waleczności, on chce się tutaj pokazać bydgoskiej publiczności, przecież w tym sezonie ma w barwach tego zespołu jeździć, ale Ułamek chyba już ten atak na dobre odpadł. A wracając do Jakusia, który właśnie w tej chwili zwycięsko mija linię mety, tam jeszcze walka do końca o czwartą, o trzecią pozycję i chyba Shane Parker na ostatnich metrach wyprzedził jednak screena. Wygrał Jakuś, który właśnie w tym meczu w tygodniu towarzyskim z Polonią z Bydgoszczy w jednym z wyścigów pokonał m.in. Tomasza Goloba. Wiesław Jakuś rok temu napytał dużo biedy Tomkowi Golobowi. Wiesław, jak się jeździ? Widać, że od początku roku wielka forma. Znaczy się, to są pierwsze biegi, pierwsze przetarcia. Każdy dopasowuje sprzęt i to myślę, że 2-3 mecze dopiero wyjdzie, kto jaką formę ma. Duże zmiany w twoim parku maszyn. Widzę, że dalej Jacek Filip pomaga ci przy sprzęcie. Tak, cały czas z nim współpracuję. Ta współpraca tak mało wiele się układa i no zobaczymy, co w tym roku osiągniemy. No to dzisiaj powtórka z finału Mistrzostw Polski 9-8. Nic nie wiadomo. Dziękuję bardzo. Szybko toczą się dzisiejsze zawody. Przed nami już wyścig trzeci i jego skład. Michał Robacki w kasku czerwonym to ten junior z Bydgoszczy, który zastępuje chorego Romana Jankowskiego. Obok niego w kasku niebieskim podjeżdża właśnie pod taśmę startową Jacek Golob. W kasku białym Henryk Gustafsson i w kasku żółtym jeden z dwóch braci Carlsonów, konkretnie młodszy Mikael Carlson. Zawodnik, który jeszcze w ubiegłym sezonie był podporą klubu Elite League Wilków, a teraz wraz z bratem postanowili opuścić ligę angielską. Zresztą nie tylko oni uczynili to, także inni Szwedzi i kilku innych doskonałych zawodników. To pewna ciekawostka. Zyskuje na popularności w Szwecji tamtejsza liga żużlowa. Także sporo reprezentantów Polski będzie ścigać się w szwedzkich klubach, ale na razie wracamy na bydgoski tor. Tutaj przed nami trzeci wyścig dzisiejszego turnieju. No może troszkę trudno uznać Mikaela Carlsona za asa polskich lig żużlowych, bo raptem w sezonie 95 ścigał się w dwóch meczach Polonii Piła, ale w tym sezonie będzie zawodnikiem RKM-u Rybnik. Dobry start Gustafsona. Tu także na pewno pomaga znajomość bydgoskiego toru i świetny atak właśnie Mikaela Carlsona, ależ tam przemknął Carlson błyskawicznie obok Gustafsona. Widać, że ma bardzo szybki motocykl. Zresztą Mikael Carlsson już w minionym sezonie w Grand Prix pokazał się kilkakrotnie z bardzo dobrej strony. Wypadł ze stawki, ale w bardzo dobrym stylu z drugiej pozycji awansował z Grand Prix Challenge, a więc z powrotem będzie ścigał się wśród najlepszych, a nie jedzie w tym biegu już Jacek Golob. Kłopoty sprzętowe i tylko trzech zawodników na torze, na prowadzeniu cały czas Mikael Carlsson. Drugi jest Henryk Gustafsson, na trzeciej pozycji Michał Robacki. Wydaje się, że tutaj kwestia pierwszego miejsca już chyba raczej rozstrzygnięta. Ostatnie okrążenie, Gustafsson, choć bardzo się stara, troszkę tylko zaledwie zbliżył się do Carlsona, któremu jak widać dzisiaj nawierzchnia torów Bydgoszczy bardzo pasuje. Zwycięstwo pewne Mikaela Carlsona, 3 punkty dla niego. No i choćby po tej dyspozycji, jaką zaprezentował Mikael Carlsson, wydaje się, że on będzie tutaj liczył się w stawce zawodników walczących o zwycięstwo w turnieju. Wszyscy wiemy, że to defekt, ale powiedz, co się stało. Prawdopodobnie zatarł się silnik. Zmienisz motocykl, czy będziesz... Zmienię na pewno motocykl, bo na tym nie mogę już jechać. Nie będę walczył. Będziesz walczył, a powiedz, czy wypocząłeś w trakcie tej przerwy. No wypocząłem bardzo, tylko... No, obym wygrywał więcej biegów. Tak, bo jak pamiętam, w tamtym roku w swoim pierwszym wyścigu zająłeś pierwsze miejsce od razu na początku, a teraz defekt. Ale to chyba nic nie znaczy. No chyba nie, zobaczymy. Dalej będę jeździł. Dziękuję ci bardzo, życzę szczęścia. A przed nami wyścig czwarty, który zakończy pierwszą serię startów. Robert Savina, wychowany Gapatora Toruń od tego sezonu w Atlasie Wrocław w kasku czerwonym. Obok niego Piotr Protasiewicz, w którym upatruje się i słusznie, myślę, jednego z faworytów tego turnieju. Brian Karger w kasku białym to oczywiście Duńczyk i w żółtym reprezentant Szwecji Stefan Dano. Piotr Protasiewicz obok Sebastiana Ułamka, o którym wcześniej wspomniałeś, to także jeden z najbardziej zapracowanych żużlowców w tym sezonie. Tak się przynajmniej wydaje, zadeklarował Piotr Protasiewicz starty aż w czterech klubach obok Polonii Bydgoskiej. Także będzie startował w Indianernie Kumla, to szwedzka drużyna, w której startuje m.in. Henryk Gustafsson, w duńskim Holstedt i także w niemieckim Teterow, a więc
pracowity sezon szykuje się dla Piotra Protasiewicza. Za chwilę będziemy mieli za sobą pierwszą serię startów. W tej chwili oglądamy już wszystkich zawodników na torze. Uwaga, spóźnił start Protasiewicza. Świetnie wyszedł spod taśmy Savina. On też obejmuje prowadzenie, ale Protasiewicz na drugiej pozycji. Trzeci jest w tej chwili Karger. Na czwartej pozycji Stefan Dan. A więc Polacy na razie lepsi od żużlowców z zagranicy. Savina przed Protasiewiczem, Kargerem i Dan. Znaczną przewagę zyskał Robert Savina, także jego motocykl, jak się wydaje, pracuje doskonale, bo tę przewagę żużlowiec WTS-u Atlas Wrocław powiększa z okrążenia na okrążenie. Ta przewaga niemal rośnie w oczach, to już jest prawie długość prostej. Savina przed Protasiewiczem, Karger pilnuje trzeciej pozycji, Stefan Dano ambitnie próbuje zbliżyć się do Duńczyka, by wygrzeć mu ten jeden punkt i jest tego bliski. To już jednak ostatni wiraż. Savina niezagrożony, także niezagrożony Protasiewicz. I Karger także obronił swoją trzecią pozycję. Na czwartej pozycji Stefan Dan. Trzy punkty dla Roberta Saviny. On także wydaje się prezentować już u progu sezonu bardzo dobrą dyspozycję. Już pod taśmą startową do startu w piątym wyścigu przygotowany Henryk Gustafsson. Teraz podjeżdża także z numerem piątym Sebastian Ułamek. Tomasz Golob będzie uczestnikiem tego wyścigu i Stefan Dano. Tak prezentuje się czwórka tych, których zobaczymy za chwilę. Korzystając z chwili przerwy, sprawdziłem czasy zwycięzców dotychczasowych czterech wyścigów. Jak na razie najlepszy czas uzyskał w wyścigu drugim Wiesław Jaguś, 63 sekundy 24 setne, ale jest to czas o ponad 3 sekundy gorszy od rekordu toru, który należy, no jakżeby inaczej, do Tomasza Goloba, 60 sekund 11 setnych. No ale ten rekord bydgoskiego toru fantastycznie wyśrubowany. No nie wiem, jakie musiałyby być warunki, jak przygotowane motocykle, żeby ten rekord pobić. Zastanawiam się, czy w ogóle będzie to możliwe, aby tutaj na bydgoskim torze zejść jednak poniżej 60 sekund, no ale zobaczymy. Na razie wyścig piąty. Dano, Golob, Ułamek i Gustafsson. Jak rakieta wystrzelił Henryk z Gustafsson, ale także świetnie Tomasz Golob. Teraz Gustafsson kapitalnie próbuje wejść pomiędzy Goloba i Dano. To się jednak nie udało. Tomasz Golob przewidział ten manewr Szweda i obronił swoją pozycję. Znakomita dyspozycja Tomasza Goloba już jedzie z pełną swobodą. Zupełnie nie widać po nim, na pewno nie, że to jest początek sezonu. Szeroko w swoim stylu tam, gdzie może jechać najszybciej. W tej sytuacji rywale no nie mają najmniejszych szans, aby dogonić naszego asa. Na drugiej pozycji Gustafsson, trzeci jest Stefan Dano, a Sebastian Ułamek zamyka stawkę zawodników w piątym wyścigu. Tomasz Golob rozpoczyna ostatnie okrążenie. Właściwie o klasa jest lepszy w tym wyścigu od swoich rywali, którzy rozciągnęli się teraz już na torze. No i w takiej zapewne kolejności dojadą do mety. A więc drugie dzisiaj zwycięstwo Tomasza Goloba. Dwa punkty dla Henryka Gustafssona. Jeden punkt zdobywa Stefan Dano. Bez punktu tym razem Sebastian Ułamek. Sebastian Ułamek ma prawo być troszkę zmęczony. On dzisiaj już startował w niedalekim Gnieźnie w towarzyskim meczu, w sparingowym meczu Lotosu Wybrzeża ze startem Gniezna. W tym roku, Henka, is that the first race in this year? What do you think? How does it affect your conditions today? Yeah, this is the first time on the track this year. No practice or anything. So I see this meeting as a practice. How does it afford you? I feel right actually, not so tired as I usually are, so it seems right. No tak, wydaje się, że Henka Gustafsson chyba zmienił styl życia, bo nie jest zbyt zmęczony, a to jest jego pierwszy wyścig i pierwsze zawody w tym roku. 4 punkty w dwóch biegach, całkiem nieźle jak na Henkę. A przed nami wyścig szósty, obsada, kask czerwony Protasiewicz, kask niebieski Robacki, kask biały Dobrucki i kask żółty Screen, a więc bardzo, bardzo ciekawy zestaw zawodników. Szczególnie ciekawie zapowiada się tutaj pojedynek Piotra Protasiewicza z Rafałem Dobruckim. Wiele tych pojedynków stoczyli ci żużlowcy w poprzednim sezonie. Wszystkie były bardzo ciekawe, no ale tutaj myślę, że do rywalizacji tych dwóch
znakomitych zawodników włączy się także Joe Skryń, który miał udany poprzedni sezon w wysokostawce Grand Prix. Zachował to miejsce, a Rafał Dobrucki przecież do tej stawki awansował. Dobrze ruszył Protasiewicz, dobrze także Dobrucki. Skryń próbuje po zewnętrznej wysunąć się na pierwszą pozycję. Czy będzie miał miejsce pod bandą? Tak jest. Znakomita akcja Joe Skryna. Teraz kontruje Rafał Dobrucki. Zapowiada się kapitalna walka pomiędzy tymi dwoma zawodnikami. Skryń po zewnętrznej, Dobrucki nieco ciaśniej. I obaj w tej chwili jeszcze nie mogą rozstrzygnąć pojedynku o pierwsze miejsce. Teraz górą na razie Anglik, ale Dobrucki zmienił teraz ścieżkę swojej jazdy i wyszedł na zewnętrzną na kolejnym wirażu. Trzeci jest Protasiewicz, na czwartej pozycji Robacki, ale wszyscy pasjonują się znakomitą walką o pierwszą lokatę, bo Rafał Dobrucki jedzie tuż za plecami Joe Skryna i ani myśli skapitulować przed Anglikiem. Ostatnie okrążenie, jeszcze dwa wiraże szansy dla Dobruckiego. Teraz ściął blisko krawężnika, pozwoli motocyklowi wynieść się na zewnętrzną, ale to nie dało spodziewanego efektu. Jeszcze jeden atak Dobruckiego, ale Skryń znalazł już właściwy tor jazdy na bydgoskim torze i zwycięża po walce, po bardzo ładnej walce z Rafałem Dobruckim. Na trzecim miejscu przyjeżdża Piotr Protasiewicz, a punktu w tym biegu nie zdobywa Michał Robacki. Tak cieszy się Joe Skryń. Lubią kibice oglądać tego zawodnika, bo znany jest z walki do końca, szczególnie właśnie na dystansie wyścigu. Rafał Dobrucki na miejscu drugim. Zwycięzca biegu, it's the Joe Skryń machine. Joe, how is it? Is that your first meeting this season? No, it's about the third or fourth. But the first race I blew an engine again. I've done five in two weeks now, so I jumped on my spare bike then. It's a brand new engine, so it was going good. Two or three more rides on it, it'll be better. No właśnie, jeszcze dwie, trzy jazdy i będzie całkiem dobrze, ale to już piąte zawody w ciągu dwóch tygodni. Myślisz, że coraz będzie lepiej, chociaż niestety zatarł już dzisiaj jeden silnik i myśli, że będzie musiał zadzwonić po drugi, ale to następnym razem. Tyle Joe Skryń, zwycięzca wyścigu szóstego. Joe Skryń oczywiście już w tym sezonie startował, w Elite League zmienił klub. W tym sezonie będzie bronił barw Eastbourne. To jedna ze słabszych drużyn Elite League w minionym sezonie. No zobaczymy, jak będzie teraz. No i poznaliśmy od razu przyczynę tego, że Joe Skryń stracił ten jeden punkt w swoim pierwszym starcie. Pozwolił się na ostatnich metrach wyprzedzić Shane'owi Parkerowi. No ale już teraz wiemy, że tam po prostu defektował już silnik Anglikowi. Statystyka skuteczności pól startowych. Najlepsze jak na razie czwarte, o tym wspominałem. Zobaczymy, jak to się będzie kształtowało po wyścigu siódmym, a startują w nim w kasku czerwonym Jacek Golob, obok Robert Savina, w kasku białym Shane Parker i w żółtym Antonin Kasper. Świetnie pojechał w pierwszym swoim starcie Savina, ale punkty musi odrabiać także Jacek Golob, który miał defekt motocykla, więc uwaga na tę dwójkę z najbardziej wewnętrznych pól. Świetny start Jacka Goloba, on obejmuje prowadzenie, po zewnętrznej atakuje Robert Savina i wychodzi na pierwszą pozycję. Jest niesamowicie szybki, rzeczywiście świetnie przygotowany sprzęt i w dobrej formie także Robert Savina. Drugi Jacek Golob, na trzeciej pozycji Shane Parker, który wyraźnie sposobi się do ataku na starszego z braci Golobów. Czwarty jest Antonin Kasper. No widać u Czecha jednak nie najlepsze przygotowanie, przede wszystkim chyba sprzętowe, choć też dość asekuracyjną jazdę. Savina daleko, daleko z przodu, a więc my będziemy emocjonować się walką o drugą pozycję. Teraz udanego manewru spróbował Shane Parker. Za szeroko pojechał na kolejnym wirażu bydgoskiego toru. Jacek Golob ściął do krawężnika Parker i wyprzedził Jacka Goloba, który z niepokojem zaczyna spoglądać znów na silnik swojego motocykla. Czyżby kolejny defekt maszyny? Zwalnia Jacek Golob i wyprzedzi go chyba na ostatnim wirażu także Antonin Kasper. Ostatnie metry, zwycięstwo Saviny, drugi Parker, a trzeci kto? Jednak Kasper. A więc Jacek Golob fatalnie jak na razie rozpoczął ten sezon, przynajmniej jeśli chodzi o oficjalne zawody. I Jacek Golob bez punktów. Nie ma czasu tym razem na rozmowę, bo już pod taśmą zawodnicy przygotowani do startu w ósmym wyścigu. A są to w kasku czerwonym Duńczyk Brian Andersen, w niebieskim Wiesław Jaguś, w białym Mikael Karlsson i w żółtym Brian Karger. Kilka słów o tym właśnie zawodniku, którego Państwo oglądacie, Brianie Andersenie. W 1991 roku zdobył on tytuł Mistrza Świata Juniorów na torze w Coventry.
i z tym właśnie klubem, z tym właśnie torem związał potem na wiele, wiele lat swoją karierę, był kapitanem pszczół, ale teraz postanowił, jak wielu innych zawodników, zrezygnować ze startów Elite League. No i to na pewno była przykra niespodzianka dla kibiców Coventry. Bardzo wyczerpująca angielska liga, stąd też wielu żużlowców nie zdecydowało się podpisać kontraktów na ten sezon, ale może o tym jeszcze porozmawiamy później. Na razie bieg ósmy, znakomity start Briana Andersena, ale po zewnętrznej świetny atak Briana Kargera, więc dwóch Duńczyków na czele, potem Mikael Carson i Wiesław Jakuś na razie na czwartej pozycji. No można było się spodziewać, że ciężką przeprawę będzie miał Wiesław Jakuś z trójką zagranicznych żużlowców. Teraz waleczny niesłychanie Mikael Carson już przedarł się na drugą pozycję. Pamiętamy, jak znakomicie pojechał w swoim pierwszym wyścigu w dzisiejszym turnieju. Ale czy zdoła dogonić Briana Andersena? Jest coraz bliżej. Jakuś również próbuje przedrzeć się przynajmniej na trzecią pozycję. Nie chce zadowolić się zerowym dorobkiem punktowym w tym wyścigu. Stąd też ciekawa walka na całej szerokości toru, toczona przez czwórkę żużlowców. Andersen przed Carsonem. Jakuś już był bliski celu, ale jednak zdołał wyjechać na trzeciej pozycji. Jeszcze z tego wirażu Brian Andersen. Teraz niesamowicie szeroki atak Jagusia, ale już nic się nie zmienia. Mimo ciekawej walki w bardzo bliskich odstępach od siebie przyjechali na metę wszyscy czterej zawodnicy. Zwycięstwo jednak Briana Andersena przed Mikaelem Carsonem. Trzeci był Brian Karger. Briana Kargera, a czwarty na czwartej pozycji Wiesław Jakuś. Sprawnie przebiegają dzisiejsze zawody. Tak jak powiedział Robert Sitnicki, Tomasz Golob wystąpi w wyścigu dziewiątym, jest jednym ze współliderów. Pojedzie w kasku białym, a jego rywalami będą w kasku czerwonym Joel Screen, w kasku niebieskim Brian Karger, ten, który wygrał wyścig ósmy, i w kasku żółtym, kiepsko na razie spisujący się, starszy z Golobów Jacek. No ale na pewno ciekawa będzie konfrontacja Tomasza Goloba z Joe Screenem. Anglik pokazał się z jak najlepszej strony w swoim drugim starcie, kiedy maszyna nie zawiodła, także znacznie lepiej niż w pierwszym swoim występie dzisiaj pojechał Brian Karger kilka minut temu. On będzie miał bieg po biegu, a więc znakomita trójka zawodników, a wcale nie byłbym przekonany, czy Jacek Golob nie będzie potrafił tutaj wmieszać się do walki o zwycięstwo. Jak na razie widzieliśmy, starszy z braci Golobów miał kłopoty sprzętowe. I ma je chyba nadal. No właśnie. Patrzmy na... To właśnie Jacek Golob. Być może będzie zmieniał motocykl. Być może po prostu zapomniał odkręcić kranika z paliwem. Oj, nie sądzę raczej. Coś tam się leje z silnika, nadmiar właściwie paliwa. No i Jacek będzie musiał chyba skorzystać z uprzejmości swojego brata, bo maszynę Tomka Goloba na razie mu podstawiono. A chyba jednak zdecyduje się na skorzystanie z motocykla swojego młodszego brata. Gorączkowe prace w parku maszyn jednak chyba już nie przyniosą efektu w tak krótkim czasie, aby można było wypuścić Jacka na tor na jego motocyklu, do którego jest przyzwyczajony. Biegnie czas 2 minut dla Jacka Goloba, ale miejmy nadzieję, że zdąży i pokaże, że jest w niezłej dyspozycji, bo świadczy o tym wyniki uzyskane przez niego w meczach sparingowych, dotychczasowych 12 i 10 punktów w dwóch towarzyskich spotkaniach z Unią Leszno, 7 punktów w wygranym meczu Pilskiej Polonii z Atlasem Wrocław. Oczywiście to należy patrzeć z przymrużeniem oka na te rezultaty meczów sparingowych. One jeszcze w sumie o niczym nie świadczą, ale jednak jest to pewien taki test i probierz możliwości u progu sezonu. No, jeszcze trzeba zatankować maszynę, wszystko to trwa. Na razie jednak czekamy na rozpoczęcie kolejnego wyścigu, a Jerzy Kaczmarek z Poznania, który jest sędzią dzisiejszych zawodów, znany z tego, że mówię o nim najszybszy sędzia żużlowy, ze względu na to, że mecze prowadzone przez niego trwają bodaj najkrócej średnio w naszej lidze.
Jacek Golob ustawiony pod taśmą startową, tymczasem mechanicy zdołali jednak tą sterkę naprawić. A chciałby Jacek Golob pojechać na swoim motocyklu, nie na maszynie brata, tutaj tym drugim motocyklu troszeczkę się zaasekurował. A tymczasem niespodziewana sytuacja, otrzymujemy informację, że wykluczony jest Brian Karger. I faktycznie Duńczyk teraz pcha swój motocykl po murawie, a więc dosyć zaskakująco to wszystko. Rzeczywiście Jerzy Kaczmarek zapalił niebieskie światła, w takim kolorze kask ma Brian Karger, oto on prowadzący swój motocykl. No szkoda, bo ten poprzedni wyścig w wykonaniu Duńczyka był bardzo obiecujący i zapowiadało się na ciekawą walkę, ale wobec tego być może szansę dostanie chyba tak któryś z zawodników rezerwowych, a dzisiaj są nimi Łukasz Stanisławski i Michał Umiński, a więc jeszcze poczekamy. Zawsze to lepiej, jeśli czwórka zawodników bierze udział w wyścigu. Skorzystał na tym Jacek Golob, który może spokojnie przygotować się do startu w tym wyścigu, a dostajemy potwierdzenie, że Łukasz Stanisławski wystartuje w tym biegu za Briana Kargera. Bardzo ciekaw jestem, jak się spisze. W Bydgoszczy mówi się, że jest to olbrzymi talent, młodziutki zawodnik. Wielka kariera dopiero przed nim, ale te mecze towarzyskie, w których brał udział, świadczą, że ma ten chłopak papiery na jazd. Zobaczymy, czy potwierdzi to w tym wyścigu dobrej obsadzie. Ma jego kombinezon do złudzenia, przypomina ten, w jakim startował chyba Tony Rickardson. W każdym razie podobny, no oby kiedyś wyniki tego młodego, utalentowanego zawodnika były przynajmniej zbliżone do tych, jakie uzyskuje tytułowany Szwed. Podkreślano wielokrotnie, że od kilku przynajmniej lat, od czasu chyba braci Golobów, bydgoski klub jakoś nie mógł dochować się własnych wychowanków, młodzieży zdolnej, bardzo dobrej. Być może Stanisławski będzie tą pierwszą jaskółką, która uczyni wiosnę. A więc jeszcze raz przypomnienie stawki: Josh Green, potem Łukasz Stanisławski, Tomasz Golob i Jacek Golob. Tak wygląda stawka dziewiątego wyścigu. Znów znakomity start Tomasza Goloba, chciałem powiedzieć, ale tam przemknął przed nim Josh Green. No i teraz kolizja na wyjściu z wirażu, pada na tor Josh Green. Wyścig przerwany. Chyba najsprawiedliwiej byłoby, gdyby Jerzy Kaczmarek dopuścił do powtórki czterech zawodników. Tam doszło do kontaktu pomiędzy tylnym kołem motocykla Tomasza Goloba i przednim kołem maszyny Josh Screena, ale wszystko wzięło się z tego, że tak naprawdę na pierwszym wirażu Josh Green dość sprytnie próbował ograć Tomasza Goloba. Zobaczymy to oczywiście wszystko na powtórkach. Josh Green pozbierał się, oczywiście nie było tam dużej prędkości. Otrzymujemy informację, że cała czwórka zawodników wystartuje w powtórce, a więc zgodnie z tym, czego się można było spodziewać. Josh Green zjeżdża jednak na chwilę do parku maszyn. Jest tam już także Tomasz Golob. Będzie więc czas na powtórkę i zobaczmy. Na razie widzimy plecy Tomasza Goloba, który szybciutko przemknął obok Stanisławskiego, a Screen szeroko przy bandzie. Tylko czy z tej kamery zobaczymy, co tam naprawdę się stało. Mam wrażenie, że Tomasz Golob nie widział, uderzył tylnym kołem o przednie koło Joe Screena. Oczywiście trudno go za to winić. Tutaj ten pierwszy moment startowy był znakomity w wykonaniu Tomasza Goloba, więc już w zasadzie wydawało się, że on obejmie prowadzenie. Teraz popatrzmy, zbieżny tor jazdy obu zawodników. No, Tomasz Golob w tym momencie na prowadzeniu, więc w zasadzie no, nie ma tutaj czego rozstrzygać. Było to bardzo ciasno. Jeszcze miał troszeczkę miejsca, ciasno. Ale tam już ciasno było rzeczywiście. W każdym razie świetny był ten dojazd do linii 30 metrów w wykonaniu Anglika i o, ten moment, w którym złożył się dosłownie przed nosem Tomasza Goloba. Oczywiście to późne złożenie spowodowało, że Josh Green został wyniesiony przez motocykl daleko pod bandę i tutaj próbował no, jak najbardziej skrócić swój tor jazdy. Być może chciał ściąć troszeczkę do wewnętrznej, ale tam za plecami miał Jacka Goloba i po prostu nie zdążył. Nie zdążył. No nie ma to wielkiego znaczenia. Wszyscy zawodnicy dopuszczeni
do powtórki wyścigu. Cała rzecz oczywiście miała miejsce w pierwszym wirażu, a więc wszystko w zgodzie z regulaminem. Co najważniejsze, widziałem poza monitorem, teraz widzicie to Państwo, że Joe Screen jest zdolny do dalszej jazdy, nic mu się nie stało i dobrze, że ten widowiskowo jeżdżący zawodnik weźmie udział w dalszych wyścigach. Tę jego widowiskową jazdę pamiętają przede wszystkim kibice z Częstochowy. Wiele lat Joe Screen startował w barwach właśnie klubu z tego miasta i szczególnie na torze w Częstochowie wiele pojedynków rozstrzygał dosłownie w końcówkach brawurowymi wręcz atakami, stąd też no, wielkie uwielbienie, jakim darzyli go kibice w Częstochowie. Ciekawe, jak będzie teraz, kiedy przyjedzie na mecz z Włókniarzem, ewentualnie w barwach Polonii Bydgoszcz. Myślę, że powitają go ciepło, przecież przyczynił się w dużej mierze do zdobycia w 1996 roku tytułu Mistrza Polski przez Włókniarz Częstochowa. To wówczas była wielka niespodzianka, a jeździł także, warto to odnotować, w Tarnowskiej Unii i w Stali Rzeszy. Od lat Joe Screen należy do czołowych zawodników Polskiej Ligi Żużlowej. Od lat też największą bolączką tego zawodnika są wyjścia spod taśmy, ale tym szczególniej na podkreślenie zasługuje to, co się wydarzyło kilkadziesiąt sekund temu, kiedy Joe Screen wygrał start z Tomaszem Golobem. To dość niespotykane, jeśli chodzi o tego zawodnika. On znany raczej z tego, że na te swoje punkty zdobywane musi ciężko zapracować walką w trakcie wyścigu. Przypomnijmy może obsadę biegu dziewiątego. Joe Screen w czerwonym kasku, w niebieskim, Łukasz Stanisławski, Tomasz Golob w białym i Jacek Golob w żółtym. Tym razem lepiej wystartował Tomasz Golob, zamknął Joe Screen, ale jeszcze znakomicie Jacek Golob wykorzystał tę sytuację i przemknął obok swojego młodszego brata. Atak Tomasza Goloba, zbyt dużo miejsca zostawił Jacek Golob na drugim wirażu i oczywiście nie mógł z tego nie skorzystać Tomasz Golob. A więc bracia Golobowie przed Joe Screenem. Łukasz Stanisławski na czwartej pozycji, ale tu zanosi się na ciekawą batalię pomiędzy Jackiem Golobem i Joe Screenem, który już w tej chwili chyba objechał. Tak jest. Wygrywa walkę z Jackiem Golobem, ten jednak nie daje się, ale teraz już chyba przesądzi losy tej walki na własną korzyść Joe Screen. Mam na myśli oczywiście walkę o drugie miejsce. Tomasz Golob niezagrożonym liderem tego wyścigu, Joe Screen na drugiej pozycji, trzeci Jacek Golob. Czwarty Stanisławski. Tomasz Golob tym trzecim zwycięstwem przybliża się do zwycięstwa w całym turnieju. Byłaby to jego dziesiąta wygrana w historii kryterium asów. Zdobywa pewnie trzy punkty na drugiej pozycji Joe Screen. Trzeci jest Jacek Golob. Tym samym Jacek Golob zdobywa swój pierwszy punkt w dzisiejszym turnieju. Czwarty Łukasz Stanisławski. A ze mną jest zawodnik, który ma dotychczas cały komplet punktów, Tomasz Golob. Tomasz, trochę zamieszania było przed i w trakcie tego biegu, ale chyba dobrze się stało, że sędzia dopuścił wszystkich czterech zawodników, bo na pewno nie było w tym twojej winy. Nie, no ja atakowałem po wewnętrznie, także zostały mi miejsca, a potem, żeby powtórzyć ten bieg, przewrócił się. Nie widziałem tego, na pewno go nie dotknąłem, czy specjalnie nie podjechałem, także to jest rywalizacja twarda na torze. A cieszę się, że tak to wypadło, że mam na razie komplet punktów. Szkoda, że mój bratak coś sobie nie może poradzić, ale to będzie mała powiedzmy jakaś tam uwaga, a myślę, że już dzisiaj pola walki nie oddam. Tomasz, chciałem cię zapytać, bo mówiłeś, że tak nie za dużo jeździłeś w trakcie tej przerwy, że siedzisz któryś raz dopiero na motocyklu, że niewiele udało ci się potrenować, ale tak naprawdę czujesz się bardzo swobodnie dzisiaj na torze, poprawnie, jeśli się mylę. Czy tak, no pracuję na to całe lata, także udoskonalam swoją jazdę i oczywiście na początku sezonu jest mała, powiedzmy, niedoskonałość, mała niedyspozycja, ale teraz, powiedzmy, przez parę meczów trzeba uchronić się, żeby nie było jakiegoś niepotrzebnego upadku czy defektu. I regularnie jechać do przodu, a forma sama się ustabilizuje. No cóż, jestem skazany na to, ażeby odbierać ataki moich kolegów i jak do tej pory na razie dobrze mi to się udaje. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, to była gotowa recepta na sukces Tomasza Goloba. Komplet 9 punktów ma na koncie Tomasz Golob. Zobaczymy, jaka będzie odpowiedź Roberta Sawiny, który teraz startuje, a miał 6 punktów po dwóch startach, ale rywali ma bardzo trudnych. Mikael Carson, Sebastian Ułamek, Robert Sawina i Rafał Dobrucki. Bardzo ciekawy wyścig, wyrównana stawka zawodników.
Równo ze startu cała czwórka. Kto zyska przewagę w pierwszym wirażu? Robert Sawina po zewnętrznej doskonale. Na drugiej pozycji Mikael Karson, ale już go przy wewnętrznej atakuje Rafał Dobrucki. Świetna jazda Polaków, Sawiny i Dobruckiego. Ułamek na razie został na czwartej pozycji, a Rafał Dobrucki będzie musiał jeszcze na pewno odpierać ataki Mikaela Karsona. Sawina doskonale. No wydaje się, że on może tutaj w dniu dzisiejszym zagrozić Tomaszowi Golobowi, bo jest nieprawdopodobnie szybki dziś na bydgoskim torze. Rafał Dobrucki pewnie utrzymuje na razie swoją drugą pozycję i zwiększa przewagę nad Mikaelem Karsonem. W tej chwili już zawodnicy jednak rozciągnęli się na torze, a więc trudno przypuszczać, by któryś z nich jeszcze mógł zbliżyć się do rywala. Nie dotrzymuje kroku swoim przeciwnikom Sebastian Ułamek, ale jeszcze raz przypominam, on już ma w kościach kilka wyścigów z towarzyskiego meczu z Gniezna pomiędzy tamtym zespołem a Lotosem Wybrzeżem Gdańsk. Zwycięstwo Roberta Sawiny, podobnie jak w przypadku Tomasza Goloba, trzecie już w dniu dzisiejszym. Na drugiej pozycji Rafał Dobrucki, trzeci Mikael Karson, a czwarty Sebastian Ułamek, a więc pasjonująco zapowiada się bezpośrednia konfrontacja Roberta Sawiny z Tomaszem Golobem. Ale na nią będziemy musieli poczekać do wyścigu 17. 3 punkty i razem 9 na koncie, a teraz rozmowa Agaty Kubasiewicz z Sebastianem Ułamkiem. Sebastian, mam takie pytanie. Teraz czwarte miejsce w tym wyścigu, w początkowych też nie za dobrze. To chyba nie za ambitnie jak na Sebastiana Ułamka. Nie pod kątem ambicji tu może. Raczej próbuję nowe motocykle, nowe silniki po prostu na akurat na tym turnieju i dlatego tak się zło składa, że mam po prostu co bieg, to inaczej przykładam się, zmieniam i szukam tego najlepszego wyjścia. Rozumiem, że zaowocuje to w meczach ligowych. Tak to właśnie będzie. Mam nadzieję, że wszystko będzie grało. Dojdę do tego, co powinno być i będzie wszystko w meczach ligowych dobrze. Sebastian, z tego co wiem, wracasz się ze sparingu w Gnieźnie. Czy to też zmęczenie? Nie, o zmęczeniu nie ma mowy nawet. Bo to wręcz przeciwnie, nawet i pomaga, jak w moim przypadku, więc to nie ma nic, tylko mówię, to głównie mówię, próbuję swoje motocykle. Akurat na te starty pierwsze wziąłem faktycznie motocykl, który miał być najlepszy, ale niestety borykam się z nim z kłopotem. Dziękuję bardzo. A przed nami start do 11 wyścigu w kasku czerwonym. Zobaczymy w nim Wiesława Jagusia, w niebieskim Henke Gustafsona, w białym Antonina Kaspera i w kasku żółtym Piotra Protasiewicza. Piotr Protasiewicz jeszcze nie pokazał nam dzisiaj pełni swoich możliwości. Jeszcze nie wygrał dzisiaj wyścigu. Może uda się tym razem, ale podobne apetyty mają także inni. Dobry start Gustafsona, dobry także Protasiewicza i tam również świetnie wyszedł spod taśmy Jaguś, ale zacięta walka na wyjściu z pierwszego wirażu i na razie na prowadzeniu Protasiewicz. Drugi Gustafson, trzeci Jaguś, a na czwartej pozycji Antonin Kasp. Czech dzisiaj zdecydowanie nie liczy się w stawce żużlowców i tak samo jest w tym wyścigu, a Protasiewicz chyba wreszcie dopasował się do nawierzchni bydgoskiego toru. Prowadzi wyraźnie Gustafsson na drugiej pozycji, Jaguś na trzeciej, ale blisko Szweda. Teraz atak Wiesława Jagusia na wyjściu z wirażu, odparty przez Gustafsona. Protasiewicz niezagrożony, zanosi się więc na pierwsze zwycięstwo tego zawodnika w dniu dzisiejszym. Gustafsson broni drugiej pozycji, Jaguś atakuje, ale podobna sytuacja jak okrążenie wcześniej. Musi chyba jakiś inny pomysł na zaatakowanie Szweda znaleźć żużlowiec z Torunia. Nie uda się chyba tym razem, bo pojechał za szeroko. Cieszy się Protasiewicz, drugie miejsce dla Henryka Gustafsona. Na trzecim przyjeżdża Wiesław Jaguś, na czwartej pozycji Antonin Kasper, który na pewno tego turnieju nie zaliczy do udanych, a Piotr Protasiewicz, można powiedzieć, że no wreszcie osiągnął ten sukces w dniu dzisiejszym. Wcześniej raz był drugi, raz trzeci, teraz w trzecim kolejnym starcie przyszła pora na zwycięstwo. Ze mną jest indywidualny mistrz Polski, Piotr. Dowiedziałam się, jak Piotr się przebierał, jak zmieniał czapkę, że to już trzeci motocykl dzisiaj, ale nareszcie to poskutkowało. Znaczy, no raczej tam nowość nie była, przyjechałem na silniku z tamtego roku, który jest przetestowany, który no, jakoś tam chodził. Martwi mnie to, że nowe silniki, które przywiozłem, no, są na razie tragiczne i trzeba dużo pracy włożyć.
wysiłku, żeby coś z nich było. Pierwsze zmartwienie tym większe, że w tym roku nie ograniczysz się tylko do startu w polskiej lidze. No tak, podpisałem kontrakt na wszystkie mecze w lidze szwedzkiej, na część meczy w lidze duńskiej, w lidze niemieckiej, prawie wszystkie, także startów jest dużo i w ciągu tygodnia, najpóźniej do końca kwietnia muszę dać sobie radę z pozostałymi silnikami, gdyż od maja już startuje Liga Szwedzka, Duńska i Niemiecka. Dziękuję Ci bardzo. Życzymy Piotrowi Protasiewiczowi, aby zrealizował swoje plany. No, uciekł medal drużynowy w poprzednim sezonie, może w tym Jutrzenka zdobędzie któryś z medali. W każdym razie zalicza się na pewno do grona faworytów tego sezonu. Przed nami wyścig 12, który zakończy trzecią serię startów. W kasku czerwonym Szwed Stefan Dano, w kasku niebieskim Duńczyk Brian Andersen, w kasku białym Michał Robacki, jedyny Polak w tym biegu, i w kasku żółtym Australijczyk Shane Parker. A więc wszystko wskazuje na to, że to żużlowcy z zagranicy rozstrzygną losy tego wyścigu pomiędzy sobą, no ale który z nich? Ciekawe, na ile pomoże Shane'owi Parkerowi znajomość bydgoskiego toru. Start wygrywa Brian Andersen, przy krawężniku jednak także dobrze pokonywał pierwszy łuk Stefan Dano. Trzeci jest Shane Parker, czwarty Robacki. Andersen cały czas na prowadzeniu, ale dwaj żużlowcy za jego plecami. Parker, który teraz przesunął się na drugą pozycję. No i także Dano wywieziony teraz przez Australijczyka, który mocno pokrzyżował mu szyki tym manewrem. Omal nie stracił trzeciej pozycji. Andersen przed Parkerem i Dano. Taka kolejność w 12 wyścigu. Próbuje do tej stawki zbliżyć się Michał Robacki. Nie traci zbyt wiele dystansu młodzieżowiec Polonii Bydgoszcz. Dano jeszcze nie zrezygnował z walki o drugą pozycję, a Shane Parker próbuje jednak ambitnie ścigać Briana Andersena. Wydaje się jednak, że zbyt mało czasu zostało mu, aby te zamiary zrealizować, bo już na ostatnim wirażu jest Brian Andersen. I Duńczyk wygrywa 12 wyścig przed Shane'em Parkerem i Stefanem Dano. Czwarty na mecie jest Michał Robacki. Bardzo ciekawa sytuacja w tabeli po tym wyścigu, który zakończył trzecią serię startów. Tomasz Golob i Robert Sawina po 9 punktów na ścianie tych zawodników, którzy kandydują na podium. Zobaczymy w wyścigu 13 w kasku żółtym. Tomasz Golob już pod taśmą startową, w kasku czerwonym pojedzie Shane Parker. On ma 5 punktów, jak mówiłem przed momentem. W kasku niebieskim Mikael Carson i w kasku białym Piotr Protasiewicz po 6 punktów. Bardzo ciekawy wyścig, tak się przynajmniej zapowiada. Wszyscy zawodnicy, których będziemy w nim oglądali, należą do czołowych postaci dzisiejszego turnieju. No to szczególnie ciekawie zapowiada się konfrontacja Piotra Protasiewicza i Tomasza Goloba. Obok siebie ci zawodnicy na starcie. Jeśli Tomaszowi Golobowi przydarzyłoby się przysnąć nieco pod taśmą, potem może być w poważnych opałach, może być trudno jakimś manewrem przedrzeć się na czoło stawki. Popatrzmy na statystykę skuteczności pól startowych, no ale te 41% czwartego toru to jest jakby rzecz absolutnie na korzyść Tomasza Goloba. A więc uwaga, Parker, Carlson, Protasiewicz i Golob. Znakomicie Tomasz Golob zamknął swoich rywali już na pierwszym wirażu. Shane Parker na razie na drugiej pozycji. Śladem Goloba próbuje Piotr Protasiewicz i przechodzi na drugą pozycję. Od wewnętrznej zaatakował Carlson, spychając na czwartą pozycję Parkera, a teraz od razu niejako z marszu Szwed zaatakował Protasiewicza. Zacięta walka o drugą pozycję, ale to wszystko za plecami Tomasza Goloba. Protasiewicz obronił drugą lokatę, próbuje teraz zbliżyć się do Tomasza Goloba, ale to chyba nie będzie w tym wyścigu możliwe, bo świetnie dysponowany Tomasz Golob już odjechał swoim rywalom i bardziej chyba teraz opłaca się Protasiewiczowi skupić się na obronie drugiej pozycji w tym wyścigu, bo Mikael Carson także jest bardzo nieustępliwy i teraz Szwed również na wyjściu z wirażu zaatakował Protasiewicza. To już ostatnie okrążenie, kolejny atak Carsona i wyjście z wirażu jednak szybsze w wykonaniu Protasiewicza. Ostatni wiraż, Golob daleko z przodu, Protasiewicz na drugiej pozycji, nie da rady już Mikael Carson. Musiał uznać wyższość obu żużlowców z Polski. Na czwartej pozycji Shane Parker, ale bardzo interesująca walka, szczególnie między Piotrem Protasiewiczem i Mikaelem Carsonem. Tomasz Golob nie zaprzepaścił okazji i z czwartego pola
już na pierwszym wirażu rozstrzygnął ten wyścig na swoją korzyść. Tomasz Golob, start rakietowy, przymknął przede wszystkim Piotra Protasiewicza i wyścigu 13, który bynajmniej i na szczęście nie okazał się pechowy. Miły i dowcipny człowiek, Shane Parker, nice and witty guy, an Aussie, Shane Parker, but he's struggling a lot still. I mean, it's the home track, you can now say, but he's still struggling. Yeah, I'm struggling a little bit. I mean, previous race, I come in and I knew I had the wrong gearing on and we wanted to change it, but we had two on the trot, so we didn't change the gearing, but I'm trying a few different things at the moment. It's only sort of challenge matches and individuals. It's no league racing yet, so it's not really important at the moment, but it's a matter of getting everything sorted out for the league. No właśnie, tak naprawdę to chodzi o to, żeby kwestia była rozwiązana przed meczami ligowymi, bo to są wszystko testy, sprawdziany. Tutaj jest czas na dopasowanie. Można powiedzieć, że to jest mój domowy tor w tej chwili już, ale próbuję wszystkiego. To, że tak fatalnie mi idzie, to to, że nie zdecydowałem się na zmianę przełożenia. I niestety, zmiana zębatki miała być, nie nastąpiła. Błędna decyzja, tyle Shane Parker. Tracą punkty rywale. Teraz ma szansę zyskać Rafał Dobrucki. Jeśli chce liczyć się w stawce, powinien ten wyścig rozstrzygnąć na swoją korzyść. On w czerwonym kasku, w niebieskim Stefan Dano, w białym Wiesław Jaguś i w żółtym Jacek Golob. Rafał Dobrucki dobrze wystartował, ale jeszcze lepiej Jaguś i Jacek Golob. Cała trójka zawodników ostro walczy na wyjściu z wirażu, jednak Dobrucki wykorzystał fakt, że Jaguś zajął się nieco Jackiem Golobem i wyszedł na prowadzenie. Jaguś za plecami Rafała Dobruckiego. Teraz ładne ścięcie zawodnika z Torunia do krawężnika. Zbliżył się do Dobruckiego. Trzeci jest Stefan Dano. Jacek Golob po dobrym rozegraniu pierwszego wirażu spadł jednak na czwartą pozycję. Rafał Dobrucki wreszcie na czele wyścigu, ale nie zrezygnował jeszcze Wiesław Jaguś. Dano próbuje gonić tę dwójkę zawodników, jednak to jest już zbyt duży dystans, aby Szwed mógł myśleć o poprawieniu swojej lokaty. Chyba że Jaguś będzie popełniał błędy, bo teraz właściwie jedzie śladem Rafała Dobruckiego za szeroko, jednak pokonując wiraże, co umożliwia Szwedowi zbliżenie się i podjęcie walki o drugą pozycję, ale to już ostatni wiraż. Rafał Dobrucki, pewne zwycięstwo zawodnika Polonii Piła przed Wiesławem Jagusiem i Stefanem Dano. Czwarty Jacek Golob, zupełnie nieudane dzisiaj zawody dla Jacka Goloba. No i cóż, Rafał Dobrucki potwierdził, że z pierwszego toru też można wygrać wyścig, bo też start miał naprawdę kapitalny i pomimo iż rywale tam próbowali objechać go przy siatce pozewnętrznej, martwi na pewno postawa Jacka Goloba. Jak na razie miejmy nadzieję, że to wszystko przed rozpoczęciem sezonu ligowego, a przede wszystkim przed kwalifikacjami do Mistrzostw Świata ulegnie zmianie. Bardzo liczymy na starszego z braci Golobów. Udowodnił, że potrafi jeździć skutecznie w konfrontacji z czołówką światową. Przecież tu na torze w Bydgoszczy bardzo ładnie spisał się podczas Grand Prix Polski w ubiegłym roku. Dotarł do finału B. No cóż, jak na razie startuje słabo, przynajmniej w dzisiejszym dniu. Tym czołowym polskim zawodnikom, jeśli chodzi o formę, przyglądamy się dzisiaj uważnie, a to choćby z racji tego, że już za kilka dni eliminacje krajowe do startów w eliminacjach do Grand Prix na przyszły sezon. Wiadomo, to się dość szybko rozstrzyga na początku sezonu. Ten, kto nie złapie odpowiedniej dyspozycji w tych pierwszych tygodniach sezonu, może pożegnać się później z marzeniami o starcie wśród najlepszych. Za chwilę 15 wyścig. Brian Karger w czerwonym kasku, w niebieskim Antonin Kasper, w białym Michał Robacki i w żółtym Sebastian Łamek, który znakomicie wystrzelił spod taśmy startowej i objął prowadzenie po zewnętrznej. Atak Robackiego bardzo ładny, już na trzeciej pozycji, ale teraz zbyt asekuracyjne wjechanie w następny wiraż skończyło się dla utalentowanego żużlowca z Bydgoszczy utratą trzeciej pozycji. A więc Łamek prowadzi. Kasper znacznie lepiej w tym wyścigu. Walczy zaciekle z Kargerem. Teraz Brian Karger jednak zdołał wyprzedzić Czecha i przedarł się na drugą pozycję. Wreszcie chyba Sebastian Łamek dopasował się do nawierzchni bydgoskiego toru. Mówił o tym w rozmowie z naszą reporterką, że próbuje tutaj różnych ustawień silnika, różnych zębatek, ale wreszcie chyba trafił na tę właściwą, bo jedzie szeroko, szybko i pewnie prowadzi. Karger jednak próbuje zbliżyć się za wszelką cenę do Sebastiana Łamka. No czyżby Duńczyk jeszcze wyczuwał w tym wyścigu swoją szansę.
Już za mało dystansu zostało, bo to ostatnie okrążenie, ostatni wiraż i Sebastian Ułamek odnosi swoje pierwsze zwycięstwo w tym turnieju. Na drugiej pozycji jest Brian Karger, trzeci Antonin Kasper, a na czwartej pozycji Michał Robacki, który tam troszkę powalczył na pierwszym wirażu. Potem jednak jeszcze wyszły błędy techniczne w jeździe tego zawodnika i to nie pozwoliło mu na utrzymanie trzeciej pozycji. Nareszcie wyścig, który mógł przynieść satysfakcję Sebastianowi Ułamkowi i jego kibicom, ale ten finisz zawodnika Lotosu Gdańsk zdecydowanie spóźniony. Kasper dzisiaj to nie jest ten Toni, który przyzwyczaił kibiców czarnego sportu do swoich oszałamiających występów. W końcu w Grand Prix jeździ już drugi sezon. Toni, what's really happening with your form today? Actually, this is my first meeting today and I'm finding myself together. And another thing is I'm trying different bikes, different engines, different things to do was try something different, and but it doesn't really work, so. Premierowy występ Antoniego Kaspera dzisiaj, więc totalna próba i totalne eksperymenty z silnikami, z motocyklami, a więc dzisiaj Tony Kasper, świetnie mówiący po angielsku, to widać, że Czesi, którzy nawet w Anglii nie jeździli, świetnie władają językiem Szekspira, ale myśli, że do czasu pierwszych, najważniejszych zawodów będzie wszystko okej. Tyle Tony Kasper. A przed nami wyścig 16 i sądzę, jestem wręcz pewien, że będą tu duże emocje, gwarantuje to stawka zawodników. Henrik Gustafsson, Joel Screen, Brian Andersen i Robert Savina. Savina walczy o zwycięstwo, pozostała trójka o miejsce na podium. Robert Savina, przypominamy, po trzech seriach startów miał tyle samo punktów, co Tomasz Golob. Tomasz Golob w czwartej serii wygrał swój wyścig, a więc teraz, jeśli Savina chce dotrzymać mu kroków, również musi pokonać swoich trzech zagranicznych rywali, ale to same znakomitości. Gustafsson, Screen i Andersen. Robert Savina na czwartym torze zanosi się na wielkie emocje. Spóźnił trochę start Savina. Teraz będzie miał ciężko, aby wyjść na dobrą pozycję. Tak jest, zamknięty, zostawiony, ale być może zyska jeszcze szansę, bo przewrócił się Gustafsson. Wyścig przerwany, a więc ponieważ rzecz miała miejsce w pierwszym łuku, jest szansa także dla Roberta Saviny, który nie był zamieszany absolutnie w tę sytuację, aby wystartować jeszcze raz, tym razem lepiej, i taką szansę Robert Savina zyskuje. Jerzy Kaczmarek postanawia oczywiście dopuścić całą czwórkę zawodników do powtórki tego wyścigu. Błyskawiczna i myślę, że słuszna decyzja sędziego Kaczmarka. Ja natomiast chciałbym zwrócić Państwa uwagę na postawę jadącego w kasku czerwonym Henrika Gustafssona. Wiele się mówiło w poprzednim sezonie o tak zwanych taktycznych upadkach, o tym, który na szczęście, miejmy nadzieję, nie zakończył się niczym poważnym. Jest czwórka zawodników przy linii startu, a więc za moment powtórka. No i ciekawe, czy Robert Savina wykorzysta ten uśmiech losu w stosunku do niego. Ma w każdym razie jeszcze jedną szansę. Troszeczkę przegapił start w pierwszej wersji tego wyścigu, no ale jak mówiłem, rywale godni. Henrik Gustafsson, jak mówiłeś, szósty sezon już w barwach bydgoskiej Polonii. Ciężko Szweda pokonać na tym torze, no ale może uda się to Robertowi Savinie. Uwaga! Teraz lepiej ruszył ze startu Savina, świetnie także Gustafsson, ale Savina chyba zdąży przemknąć między Gustafssonem i bandą. Tak jest, Robert Savina doskonale wychodzi na pierwszą pozycję, a więc wyciągnął wnioski z pierwszej wersji tego wyścigu, nieudanego dla siebie startu. Savina po zewnętrznej wie, że tam jest najlepsza szybkość, najbardziej przyczepnie, jego maszyna pędzi po bydgoskim torze jak rakieta. Na drugiej pozycji Gustafsson, na trzecim miejscu jest Joe Screen, który atakuje po zewnętrznej Gustafssona. Czy skutecznie? Jeszcze musiał zrezygnować Anglik, ależ kapitalna walka w tym wyścigu o wszystkie właściwie pozycje. Cieszy się Robert Savina na pewno, bo to wszystko za jego plecami. Na drugiej pozycji podąża Henrik Gustafsson. Trzeci w tej chwili Andersen, a na czwartą pozycję spadł Joe Screen. Traci teraz dystans Screena Savina doskonale, a więc wszystko wskazuje na to, że zdobędzie swoje czwarte kolejne zwycięstwo w tym turnieju i dołączy do Tomasza Goloba. Tak jest, Robert Savina, 3 punkty, 2 dla Henrika Gustafssona, 1 punkt dla Briana Andersena, bez punktów Joe Screen. No, żeby tak w Grand Prix, chciałoby się powiedzieć, bo rzeczywiście stawka
trzech rywali znakomita. Robert Sawina w tej czwórce zawodników jedynym, który jeszcze nie poznał smaku tej rywalizacji. No ale może kiedyś. Miejmy nadzieję, że niebawem, że już być może w roku przyszłym. Rozstrzygający, a więc ogromne emocje. Rzeczywiście no ciekawe, jakiego rozwiązania życzą sobie kibice. My chcielibyśmy obejrzeć ciekawą walkę, więc może nawet byłoby dobrze, gdyby ten Robert Sawina wygrał start, a Tomasz Golob musiał go gonić. No ale nie wiem, czy byłby dzisiaj w stanie Tomasz Golob przegonić Roberta Sawinę, bo ten przecież spisuje się znakomicie. Sawina to bardzo dobry zawodnik, ale troszeczkę pechowy. Startował wielokrotnie w różnorakich finałach indywidualnych mistrzostw Polski, seniorów, juniorów, w kaskach, ale nie przypominam sobie, szczerze mówiąc, żeby wygrał któryś z tych turniejów. Zawsze jest troszeczkę w cieniu. Drugi, trzeci, piąty. Zawsze w cieniu Tomasza Goloba. Proszę Państwa, bieg 17. Tomasz Golob w czerwonym kasku, Wiesław Jaguś w niebieskim, Robert Sawina w białym i Michał Robacki w żółtym. Warto dodać, że Sawina i Golob spotkali się w ubiegłym sezonie w kryterium masów w biegu barażowym o drugą pozycję za plecami Jankowskiego. Tę walkę rozstrzygnął na swoją korzyść Tomasz Golob. Teraz świetny start Goloba. Sawina musi atakować po zewnętrznej. Teraz cięcie do krawężnika. Czy wyjdzie przed Tomasza Goloba? Tam jeszcze Jaguś również próbował wtrącić się do tej walki, ale Golob przed Sawiną. Sawina nie ustępuje. Teraz troszeczkę wyprostowało mu motocykl na kolejnym wirażu. Stracił metr, może dwa, do Tomasza Goloba, który jest na prowadzeniu, ale Robert Sawina jak cień. Widać, że jego maszyna jest równie szybka jak motocykl Tomasza Goloba. Chyba ta walka jeszcze nie jest do końca rozstrzygnięta. Ciaśniej próbuje atakować kolejne wiraże Robert Sawina. Tomasz Golob szeroko w swoim stylu. No jazda za jego plecami nie miałaby dla Sawiny większego sensu, stąd też próbuje innej taktyki w tym wyścigu. Tomasz Golob już chyba opanował sytuację. Jest niemal pewien swojej przewagi, swojego zwycięstwa w tym wyścigu. Sawina też chyba zdał sobie sprawę, że już nie dogoni Tomasza Goloba. Bydgoski tor tutaj bliżej krawężnika jest zbyt twardy, mniej przyczepny niż tam, gdzie pokonuje wiraże Tomasz Golob, a więc 10. zwycięstwo w historii kryterium asów odnosi dzisiaj Tomasz Golob z kompletem punktów. Tak to zwykle bywało w poprzednich latach, dopóki tej jego wspaniałej pasy nie przerwał w ubiegłym sezonie Roman Jankowski. Walczył dzielnie Robert Sawina, no ale dzisiaj rzeczywiście minimalnie lepszy był jednak Tomasz Golob. Powtórzył się scenariusz startów Sawiny z wielu innych turniejów. Wspominałem o tym znowu w cieniu, ale nie byle kogo, bo samego Tomasza Goloba. Myślę, że zasłużone oklaski należą się i jednemu, i drugiemu. I teraz właśnie bydgoska publiczność nagradza zawodnika Polonii Bydgoszcz i Atlasu Wrocław. Tomasz Golob i Robert Sawina. Już wiadomo, że zajmą dwa pierwsze miejsca w 19. kryterium asów polskich lig. Zawodnicy, którzy kandydują do trzeciego miejsca. Henka Gustafsson, kask czerwony, i Rafał Dobrucki, kask niebieski, mają bowiem na koncie po 8 punktów, a stawkę uzupełniają Shane Parker i Brian Carger. Ustawienie na starcie zawodników Państwo widzą. Rafał Dobrucki poprawił się znacznie w czwartej serii startów. Wreszcie odniósł zwycięstwo. No i jeśli wygra także ten wyścig, będzie szansa na trzecią pozycję na podium dzisiejszego kryterium asów. No ale trzeba pokonać Gustafsona, Parkera i Kargera, a więc trójkę dobrych obcokrajowców. Świetny start Henryki Gustafsona. Teraz po zewnętrznej znakomitym manewrem Brian Karger wysforował się na prowadzenie. Na drugiej pozycji jest Rafał Dobrucki. Jedzie bardzo szeroko. Czy nie straci tego drugiego miejsca? Jednak tak, na korzyść sprytnego Shane'a Parkera, który wybrał ścieżkę przy krawężniku i to okazało się skuteczne. Teraz Dobrucki świetnym manewrem jednak wyprzedził Parkera. Jest na drugiej pozycji Rafał Dobrucki, prowadzi Brian Carger. Dobrucki na drugim miejscu, trzeci Parker, czwarty Gustafsson. Ale Parker próbuje odzyskać to drugie miejsce. Jeszcze półtora okrążenia do zakończenia tego wyścigu. Prowadzenie cały czas utrzymuje Brian Carger. Rafał Dobrucki
Znów ciasno na kolejnym wirażu. Jest blisko Briana Cargera, ale czy na tyle, aby zaatakować na ostatnim łuku? Właśnie ten ostatni wiraż, tym razem szeroko Rafał Dobrucki, ale pewnie prowadzi motocykl ciasno Brian Carger i wygrywa przed Rafałem Dobruckim, Shane'em Parkerem i Henrikiem Gustafsonem, a więc nie udało się pokonać wszystkich trzech obcokrajowców. Rafałowi Dobruckiemu musiał w tym wyścigu uznać wyższość dobrze dysponowanego Briana Cargera. Dwa punkty dla Rafała oznaczają, że zdobył ich w całym turnieju 10. No i teraz można powiedzieć, że wszystko wróciło do normy i flagowe turniej Tomka Goloba, Kryterium Masów, znowu powędruje do Tomasza. Tomasz, jak się jeździło dzisiaj? Trudno było? No, jak na każdych zawodach. Przeciwnik się był bardzo wyjątkowo mocny i do ostatniego biegu nie wiadomo było, kto wygra, czy ja, czy Robert Savino. Akurat tak się stało, że obroniłem to Kryterium Masów po raz 10, może nie z jednym rokiem przerwy. Znaczy nie było to pod rząd z jednym rokiem, ale wydaje mi się, że to jest dobra prognoza na Grand Prix, na bardzo mocne zawody, gdzie ten wypadek tak jakby już był zamazany w mojej pamięci, już o tym nie myślę, jadę jak po sznurku, myślę co zrobić, żeby było lepiej, natomiast już nie mam tego wahania po tej kontuzji z Wrocławia. No, bardzo się z tego cieszę, cieszę się, że otworzyłem sezon takim wynikiem, bez zgubienia jednego oczka, jest to dobry prognostyk na przyszłość. Jednym słowem przeminęło z wiatrem. No tak, przepraszam. Muszę teraz zmienić czapki, bo to są moi sponsorzy, którzy jasna sprawa pomagają mi tutaj w osiągnięciu tego wyniku. Przeminęło z wiatrem, no cieszę się, że dopiero Kryterium ASO będzie za rok. I ten cały rok Tomasz Golob będzie numer jeden. To o czym świadczy, pracowałem na ten wynik przez całą zimę i tylko myślałem, co ulepszyć, co zrobić, żeby wygrać te zawody. Przepraszam, dziękuję bardzo. Musimy już kończyć, bo następny wyścig. Również, do zobaczenia. Bieg 19. Antonin Kasper w czerwonym kasku, w niebieskim Mikael Carson, w białym Stefan Dano i w żółtym Joss Green. Ciasno na pierwszym wirażu, rozjechali się już zawodnicy. Po zewnętrznej próbuje Joss Green i chyba przedrze się na pierwszą pozycję. Tak jest, Mikael Carson wzięty w kleszcze. Tam jeszcze również Antonin Kasper, kapitalna walka tych trzech żużlowców i Mikael Carson, który jako pierwszy właściwie ruszył spod taśmy. Na razie musi zadowolić się trzecim miejscem. Świetnie jedzie Joss Green. Na drugiej pozycji Kasper, który przypomniał sobie jakby w końcowej fazie tej zawodów, że potrafi znakomicie walczyć. Cały czas Screen, ale już Mikael Carson przemknął obok Kaspera, jest na drugiej pozycji. Na ostatnim miejscu Stefan Dano, który nie liczy się na razie w walce o wyższe lokaty. Na razie sytuacja jakby troszkę ustabilizowała się na torze. Prowadzenie Joss Greena, ale jest bliziutko Mikael Carson. Będzie jeszcze atakował Anglika. On zdaje sobie sprawę, myślę o Szwedzie, że jeśli wygrałby ten wyścig, jeszcze byłaby dla niego szansa, aby zdobyć w dzisiejszych zawodach 10 punktów. Chyba jednak nie da rady. Zwycięża Joss Green przed Mikaelem Carsonem. Na trzecim miejscu Antonin Kasper, na czwartej pozycji Stefan Dano. Mówiłem o tym, że byłaby szansa dla Mikaela Carsona na zdobycie 10 punktów, zrównania się z Rafałem Dobruckim, ewentualnie przy nieudanym starcie Piotra Protasiewicza jeszcze jakiś dodatkowy wyścig o trzecie miejsce, ale tej szansy pozbawił go definitywnie Joss Green. Tak, ten wyścig był najważniejszy właśnie dla młodszego z braci Carsonów. On jeden liczył się jeszcze w stawce rywali i jego partnerzy w tym biegu, no, jechali właściwie już tylko dla publiczności. No jest Rafał Dobrucki, który pomimo 10 punktów zdobytych w dzisiejszym turnieju nie stracił poczucia humoru. Rafał, to chyba trochę poniżej twoich możliwości, poniżej twoich ambicji. Znaczy, nie ma nad czym ubolewać. Wydaje mi się, że wszystko było dobrze, troszeczkę mi brakowało startu, a dzisiaj start był raczej decydujący i trudno się miała. Jednak udawało mi się to i nie raz w czwartej pozycji udało mi się tam dojechać na drugą. Rafał, zawodnik. Jak nie dłuższy jest. Przepraszam, że ci przerywam, ale już mi się ciśnie na usta kolejne pytanie. Zawodnicy mówili, że tutaj się próbuje sprzęt, że tutaj nie przywiązuje się wagi, to prawda? Dokładnie, mam dzisiaj do dyspozycji trzy motocykle. Jakbym miał czwarty, to jeszcze bym wyjął na czwartym i sobie w sumie jadę na czymś innym i próbuję. No i sobie jest coraz lepiej. Także myślę, że idę w dobrym kierunku, a i to najbardziej mnie cieszy i stąd może to poczucie humoru. Rafał, wszystkiego dobrego, dziękuję bardzo.
i wyścig 20, zamykający zasadniczą część turnieju. Kask czerwony, Ułamek, niebieski Protasiewicz, biały Jacek Golob i żółty Andersen. Jeśli Piotr Protasiewicz wygra, wówczas on zajmie trzecie miejsce. Jeżeli będzie drugi, a wygra Bajan Andersen, to wówczas ci zawodnicy i Rafał Dobrucki staną do dodatkowego wyścigu o miejsce trzecie. A więc ciekawa sytuacja. Zobaczymy, czy Piotr Protasiewicz poradzi sobie w niebieskim kasku, ale spóźnił zdecydowanie start Protasiewicz. Tam dobrze spod taśmy Ułamek. Teraz Protasiewicz próbuje odzyskać stracony dystans. Po zewnętrznej jeszcze atakuje Briana Andersen i on jest na drugiej pozycji. Teraz piękny atak Duńczyka. Wypchnął Ułamka od krawężnika i chyba wyjdzie na prowadzenie. Tak jest. Kapitalny popis jazdy Briana Andersena. Drugi Sebastian Ułamek. Trzeci dopiero Piotr Protasiewicz, któremu znacznie pokrzyżował szyki ten nieudany start. Na czwartej pozycji Jacek Golob, który nie liczy się w stawce. Brian Andersen i Sebastian Ułamek za jego plecami. Jeszcze Protasiewicz próbuje przynajmniej wyprzedzić Ułamka. To już ku satysfakcji bydgoskich kibiców. Brian Andersen, Ułamek i Protasiewicz, cała trójka bardzo blisko siebie. Andersen wjeżdża na ostatnie okrążenie. Protasiewicz coraz bliżej teraz po zewnętrznej, tak właśnie w bydgoskim stylu. I defekt Andersena. Protasiewicz, ostatnia szarża, ostatnia szansa na wywalczenie tego trzeciego miejsca. Czy pozwoli na to Ułamek? Chyba nie. Sebastian Ułamek przed Piotrem Protasiewiczem. A więc Piotr Protasiewicz nie zdołał wygrać tego wyścigu, będzie miał 10 punktów, tyle samo co Rafał Dobrucki. No i ciekawe, powinniśmy mieć chyba więc bieg o trzecie miejsce w dzisiejszym turnieju. Pech Briana Andersena, on również mógł mieć 10 punktów tutaj, no ale niestety teraz ze smutną miną na pewno, choć tego nie widzimy, bo przecież ma kask, wraca do parku Masz. Cieszy się Sebastian Ułamek natomiast, a Brian Andersen postanowił ambitnie dokończyć pieszo ten wyścig. Na pierwszym polu startowym Rafał Dobrucki, na drugim polu startowym w niebieskim kasku Piotr Protasiewicz. Wyścig o trzecie miejsce na podium 19 kryterium asów polskich lig żużlowych. Czy drugi raz dzisiaj wygra z Piotrem Protasiewiczem Rafał Dobrucki, czy też nastąpi rewanż bydgoszczanina? Świetnie ruszył Dobrucki, teraz próbuje dociągnąć do pierwszego wirażu Protasiewicz. Dobrucki na czele, Protasiewicz tuż za nim, a więc na razie górą żużlowiec Polonii Piła. Ale Protasiewicz atakuje po zewnętrznej. On doskonale wie, którędy tutaj najszybciej się jeździ na bydgoskim torze. Teraz ładne ścięcie do krawężnika. Chciał tym manewrem postraszyć Rafała Dobruckiego. Piotr Protasiewicz zanosi się na kapitalną walkę do końca przez cztery okrążenia, bo jednakowo szybcy są na torze obaj rywale. Czyha na błąd Dobruckiego Piotr Protasiewicz. Jeszcze dwa okrążenia do zakończenia tego wyścigu. Cały czas jak cień za Rafałem Dobruckim Piotr Protasiewicz. Ogląda się Rafał Dobrucki, jakby chcąc wyczuć lepiej zamiary rywala. Piotr Protasiewicz trzyma się jednak i nie zamierza ich przedwcześnie zdradzać. Rozpoczęli ostatnie okrążenie. Teraz wreszcie zdecydował się na atak. Bardzo szeroki, ależ tam niesamowitej prędkości nabrał pod bandą. I tak jest. Kapitalnie to zrobił Piotr Protasiewicz, wychodząc na prowadzenie w tym wyścigu. Kontra Dobruckiego już spóźniona. I Protasiewicz zdobywa trzecie miejsce. A więc po mistrzostku rozegrany ten dodatkowy wyścig przez Piotra Protasiewicza. On chyba specjalnie zwlekał dopiero do właściwie przedostatniego wirażu z tym decydującym atakiem, tak aby nie dać już szans na skuteczną kontrę Rafałowi Dobruckiemu. Jeżeli tak to rzeczywiście było, to rozegrał ten wyścig taktycznie fenomenalnie. Faktem jest, że ten atak mógł naprawdę się podobać już oczyma wyobraźni. Rafał Dobrucki był pierwszy na pewno na linii mety, ale lepszy jednak okazał się rywal. Teraz dziękuję publiczności, brawa dla jednego i dla drugiego. Na zakończenie zawodów zobaczyliśmy naprawdę piękny bieg, chociaż tylko w dwuosobowej obsadzie. No i trzeba przyznać, że rzadko zdarza się, aby biegi barażowe toczyły się, by walka w nich toczyła się przez cztery okrążenia toru. Zwykle to wszystko rozstrzyga się już na starcie, potem w lukę między jadącym Dobruckim a siatką Protasiewicz. I końcowa klasyfikacja. Tomasz Golob, 15 punktów na miejscu drugim. Robert Sawina 14 na trzecim, Protasiewicz czwartym, Dobrucki po 10 punktów, miejsce piąte Karger, szósty Carlson po 9 punktów, na miejscu siódmym Sebastian Ułamek 8 punktów, tyle samo punktów ósmy w klasyfikacji Joe Screen. Dalej Henryk Gustafsson,
Brian Andersen, Wiesław Jaguś, Shane Parker, Antonin Kasper, Stefan Dano, Jacek Golok i Michał Robacki.